Czy oni widzieli mój film z bajkami Świadków Jehowy? Bo mam wrażenie, że oglądali moje filmy na swój temat. Słuchajcie, co mam dla was teraz. Nie uwierzycie, ale szykuje nam się crossover, którego byście się nie spodziewali. A może byście się spodziewali, może was nie doceniam. Nasz następny segment to nasi ulubieni katolicy przedsoborowi, którzy oglądają, a raczej tylko jeden z nich w sumie ogląda chyba, bajki Świadków Jehowy. Spodziewaliście się takiego crossoveru, to raz. Dwa, czy oni widzieli mój film z bajkami Świadków Jehowy? Bo mam wrażenie, że oglądali moje filmy na swój temat, ponieważ subtelnie odnosili się do tego w którymś filmiku. Więc wydaje mi się, że najpierw zaczęli hejtwatchować rzeczy o sobie, a potem stwierdzili, ej kurde, dobry content te bajki Jehowych i stwierdzili, że zrobią swoją wersję i dzięki temu my mamy niesamowite content combo. A tak właśnie sobie przypomniałam, przecież oni zostawili mi komentarz pod filmem na ich temat, że zapraszają mnie do debaty, żebym przyszła do nich na kanał na kulturalną debatę, pełną szacunku do drugiej strony, a ja, jak ostatni ham, odmówiłam. Groźna i niepokojąca bajka Świadków Jehowy. Tak, to nie jest żart. Dzisiaj opowiem wam o pewnej bajce, którą Świadkowie Jehowy stworzyli po to, żeby siać swoją propagandę wśród dzieci. Na jednej stronie internetowej Świadków Jehowy jest wiele odcinków tej bajki. Ja część z nich obejrzałem i przygotowałem trzy takie punkty, o których wam dzisiaj opowiem, które są dość wyszukaną manipulacją służącą urobieniu dzieci po to, żeby służyły tej sekcie. Jest to wyjątkowo niebezpieczna treść, dlatego że miesza fragmenty Pisma Świętego, fragmenty prawdy objawionej z Pisma Świętego, z elementami, których w Piśmie Świętym nie ma i które są elementem właśnie nauki samej sekty Świadków Jehowy. I na końcu filmu przytoczę jeszcze fragment wypowiedzi, tajemniczej, dość przerażającej wypowiedzi. Siaj92 pisze, szkoda, że odmówiłaś, to byłby dobry content. Nie, ja myślę, że to byłby fatalny content, bo nie mam pojęcia, o czym mielibyśmy ze sobą rozmawiać, w sensie, jaki byłby przedmiot debaty. Co oni mieliby mnie przekonywać, że należy żyć zgodnie z nauczeniami Jezusa Chrystusa, a ja co miałabym robić? Przekonywać ich, żeby w to nie wierzyli? No przecież nie ma żadnej opcji, żebym ich przekonała do tego, że Bóg nie istnieje. Więc nie wiem w zasadzie, a nie zagnę ich na ich własnym polu, czyli kościelnym. Więc nie widzę żadnej płaszczyzny sporu sensownego, bo jeżeli mielibyśmy dyskutować na temat czegoś innego niż wiara, no to oni wyciągaliby argumenty z wiary, bo są wierzący. A ja mogłabym tylko odpowiadać, okej, ale ja nie wierzę w to. To nie brzmi jak ciekawa dyskusja. Twórcy tej bajki, który mówi, jaki jest prawdziwy cel stworzenia tej bajki. I jeżeli YouTube pozwoli, jeżeli nie ma tam ustawionych praw autorskich, puszczę wam oczywiście fragmenty, żebyście lepiej zrozumieli, o co chodzi, także warto zostać dłużej, dlatego że omówię te fragmenty po prostu najpierw sam, a potem je puszczę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Zapraszam. Ja mam na imię Ludwik, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, zachęcam do zasubskrybowania i kliknięcia w dzwoneczek. Wtedy będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, które tutaj ukazują się regularnie, a także zachęcam do rozważenia wsparcia nas czy to poprzez portal Patronite, gdzie możesz nas wesprzeć na stałe, czy poprzez portal Tipli pojedynczymi wpłatami bez podawania danych. Tutaj mały apel do naszych stałych widzów. Ostatnio dość dużo subskrypcji na Patronite z tego czy innego względu zostało anulowanych i znowu spadliśmy poniżej, tak jak już jakiś czas temu, progu opłacalności prowadzenia kanału. Także jeżeli zależy wam, żeby ten kanał był dalej prowadzony, taka kwota, jaka teraz jest na Patronite, nie pozwoli nam kontynuować naszej pracy. Więc jeżeli wam zależy, żeby ten kanał dalej funkcjonował, zachęcam do rozważenia lub ponowienia wsparcia, jeżeli zostało ono z jakiegoś powodu anulowane. Często dzieje się to automatycznie i wiele osób nawet nie zwraca na to uwagi. Także tutaj apel, prośba o to, że jeżeli możecie, to nawet najmniejszą kwotą, prosimy was po prostu o wsparcie, żebyśmy mogli dalej kontynuować naszą pracę na tym kanale. Dziękujemy wszystkim wspierającym, którzy wspierali nas do tej pory tak hojnie, a tymczasem przejdę do tematu, żeby zbytnio nie przedłużać. I tak jak mówiłem, podzieliłem sobie tutaj ten film na trzy punkty z trzech różnych
filmów dostępnych na stronie Świadków Jehowy. Pierwszy to jest lekcja 47, kto powinien być moim przyjacielem. Już tytuł brzmi sekciarsko, natomiast problemem tego odcinka jest to, że wykorzystuje on fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdziału 11, fragment o wskrzeszeniu Łazarza, do siania pewnej propagandy, nauki, której w Piśmie Świętym nie ma i nie jest to nauka objawiona. Jest to fragment, który został dodany i podpasowany pod naukę płynącą z Ewangelii. Jeżeli to pozwoli, tak jak mówiłem, puszczę ten fragment za chwilę i zobaczycie, o co chodzi. Ale on jest katolikiem, on nie jest protestantem, więc podstawą jego wiary i jego przekonań również nie jest tylko prawda objawiona, również nie jest tylko Ewangelia, ale również interpretacja Kościoła. To na tym polega bycie katolikiem, że katechizm jest uzupełnieniem Biblii i jest właściwie równie ważny. Żydów, którzy zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Ale niektórzy z nich poszli do faryzeuszy i opowiedzieli im o tym, co zrobił. Dlaczego to zrobili? Ponieważ nie każdy, kto widział, że Jezus przywrócił życie Łazarzowi, był przekonany, że On jest Chrystusem. Wydawało się, że są przyjaciółmi Marty, ale nienawidzili Jezusa. Jak myślicie, jak Marta postąpiła wobec tych osób? Jezus jest Chrystusem, zmartwychwstaniem i życiem. On jest Synem Bożym i jest też moim przyjacielem. Czy my to oglądaliśmy z tym dubbingiem polskim? Jest koszmarny. Talia, dawniej byłaś dla mnie życzliwa. Ale... Zupełnie nie to, co dubbing do Nity i Jade, który był perfekcyjny. Nie wierzysz w nauki Jezusa. Nie możemy się już przyjaźnić. Marta przyjaźniła się z Jezusem i jego przyjaciółmi. A to pomogło jej zostać przyjacielem Jehowy. Przyjaciółką. A więc, Zosio, czego w ten sposób Jehowa uczy cię o przyjaźni? Tego, że muszę ostrożnie wybierać przyjaciół. I skąd możesz wiedzieć, z kim powinnaś się przyjaźnić? Jeśli ten ktoś pomoże mi przyjaźnić się z Jehową. On do niej powiedział Zosio? Serio? Może jest osobą niebinarną i przyjęło imię Zosio. W sensie wiem, że tak nie jest, bo to jest bajka Jehowych, oni zapewne nie uznają osób niebinarnych. Nie dołączę do tego kółka. Wołacz od Zosi to nie jest Zosio, to jest Zosiu. Moja córeczka. Jesteśmy z ciebie tacy dumni, Zosiu. I Jehowa też jest z ciebie dumny. I o tyle, o ile ten pierwszy fragment o wskrzeszeniu Łazarza i o części Żydów, którzy nie przyjęli nauki Chrystusa, jest, jak najbardziej pochodzi z Pisma Świętego, jest to prawdziwy fragment. Oczywiście w ich tłumaczeniu. Ja polecam zdecydowanie, jeżeli chcecie czytać Pismo Święte, tłumaczenia katolickie, a nie tłumaczenia Świadków Jehowy, które celowo wprowadzają też w błąd w pewnych punktach, ale dzisiaj nie o tym. To ten drugi fragment, w którym Marta... Okej, teraz bardzo chcę się dowiedzieć. I teraz chcę się dowiedzieć na serio. Dlaczego tłumaczenia katolickie nie wprowadzają w błąd, a tłumaczenia Świadków Jehowy wprowadzają w błąd? Znaczy, chcę poznać całą historię, z jakiego języka tłumaczone były katolickie, z jakiego języka były robione tłumaczenia katolickie, a z jakich języków były robione tłumaczenia Jehowych. Ile tłumaczeń było po drodze w jednym i drugim? Bo wiecie, nie tłumaczyliśmy na polski z oryginału. Jestem ciekawa, ile języków było po drodze tego tłumaczenia, ile się zmieniało w tych tłumaczeniach w soborach kolejnych. Chcę po prostu usłyszeć konkretny argument, dlaczego akurat katolickie tłumaczenie jest najlepsze, ale w sumie może się szczepiam, bo pewnie tłumaczenie jest takie, że Bóg dał katolikom specjalną zdolność rozumienia pisma lepiej niż inne wyznania.
mówi do swojej przyjaciółki jakiejś, że nie może się z nią dalej przyjaźnić, no już tego w Piśmie Świętym nie było. I tutaj w towarzystwie takiej wesołej muzyczki, sielskiej atmosfery rodzinnej, takiej kochającej, propagandowo wręcz aż przesadnie wyglądającej rodziny, no, rodzice pytają córeczki, z kim może się przyjaźnić, a ona odpowiada, że z tym, kto pomoże jej poznać czy tam zrozumieć Jehowę. Co się za tym kryje? Kryje się za tym, że dzieci Świadków Jehowy, i ta bajka ma ich do tego przekonać, nie mogą przyjaźnić się z kimś spoza sekty. Jest to typowa strategia sekty, żeby dziecko nie poznawało innych punktów widzenia, dlatego że jeżeli zacznie je poznawać, zacznie... Okej, ludzie, którzy się znają na czacie, dyskutują ze mną, że akurat katolickie tłumaczenie jest dużo lepsze niż to Jehowych. I pewnie, bardzo prawdopodobne, że tak jest. Po prostu chciałabym usłyszeć od niego te argumenty. Chciałabym dowiedzieć się, jak on nam to wytłumaczy. I pewnie, może było mniej tłumaczeń po drodze katolickich, może były wierniejsze. To nie jest tak, że ja jakoś bardzo ufam Świadkom Jehowy i ich sposobom interpretacji Biblii. Nie wątpić w sektę. Jest to pewien sposób urabiania dzieci. To jest jeden pierwszy z takich niebezpiecznych fragmentów, gdzie jeszcze w dodatku perfidnie manipuluje się Pismem Świętym, żeby utwierdzać sekciarstwo wśród dzieci. Bardzo niebezpieczne i wręcz profanacyjne. No i druga bajka tak, pod tytułem Zostań nieochrzczonym głosicielem. Co trzeba zrobić, żeby zostać nieochrzczonym głosicielem? Dowiedzmy się. I tu przedstawia nam dziewczynkę, która przychodzi, zadowolona, że mogła głosić Jehowę, tak, czy agitować na rzecz sekty, i jej braciszek, chłopiec mały, pyta swojego ojca, co może zrobić, żeby móc też głosić. I jest taki dialog. Posłuchajcie. Po pierwsze, czy jesteś posłuszny Jehowie i rodzicom? Tak. To dalej. Czy wierzysz, że Biblia jest słowem Jehowy i czy potrafisz wyjaśnić jej podstawowe nauki? Tak. I czy twoi przyjaciele są przyjaciółmi Jehowy? Tak. Piotruś, naprawdę idzie ci bardzo dobrze. I jeszcze ostatnia rzecz. Czy chcesz zostać Świadkiem Jehowy i głosić? Tak. Myślę, że jestem gotowy. Ja też tak myślę, ale musimy zobaczyć, co powiedzą starsi. Jestem z ciebie taki dumny, synku. A teraz podasz mi ten klucz? Pewnie. Dziękuję. I tu mamy kolejny fragment, gdzie jest bardzo dobra atmosfera rodzinna, taka aż przesadnie dobra propagandowa i taka sielska muzyczka, i w otoczeniu tego ojciec namawia dziecko do tego, żeby zasadniczo nawet nie ojciec namawia, tylko dziecko w pewnym sensie zmanipulowane prosi ojca, czy może głosić Jehowę, agitować na rzecz sekty. I jest to podane w ten sposób, jakby to było coś zaszczytnego. To ma przekonywać dieci, że jeżeli będą głosiły Jehowę, będą szczęśliwymi dziećmi. I tutaj jest też nawiązanie do tego poprzedniego fragmentu, gdzie jednym z pytań, które zadaje ojciec temu swojemu synowi, jest, kto jest twoim przyjacielem? Czy twoim przyjacielem są przyjaciele Jehowy? I on odpowiada, tak, to jest warunek konieczny do głoszenia. Więc to jest ciągle podkreślane, że nie można się... Tu będziecie zdziwieni, ale ja myślę, że tu ma rację, bo... Widzę, że na czacie próbujecie wytykać mu, czy ty przypadkiem też nie kazałbyś dzieciom znać się tylko z katolickimi dziećmi? I właśnie wydaje mi się, że może nie. Wydaje mi się, że jemu i jego żonie mogłoby zależeć na tym, żeby ich dzieci przekonywały swoim przykładem dzieci z niewierzących rodzin. A wierzę tak tylko i wyłącznie na podstawie tego jednego komentarza, który przyszli mnie zostawić, którym byli bardzo mili i bardzo zapraszający do rozmowy. Jestem przekonana, że bardzo chcieliby, przekonać mnie do Jezusa Chrystusa. Więc być może podobne podejście wpajaliby też swoim dzieciom. I tak, ten filmik jest creepy. Oglądaliśmy sami ten filmik i komentowaliśmy. Namawianie dzieci do chodzenia po domach obcych ludzi, głoszenie Jehowy oraz namawianie ich, żeby przyjaźniły się tylko ze Świadkami Jehowy, jest creepy. Się zadawać z nikim spoza sekty. I jak widzicie, no ten filmik propagandowy ma na celu nakłanianie dzieci do nagabywania innych do przystąpienia do sekty. Dość podłe. I teraz puszczę wam fragment wypowiedzi jednego z twórców tej bajki, który wprost mówi, jakie są jej cele. I są one
No dość przerażające. Posłuchajcie. Jak wiadomo, małe dzieci przepadają za filmami animowanymi, które mogą być skutecznym narzędziem przydatnym w nauczaniu. Dlatego w imieniu ciała kierowniczego z wielką przyjemnością ogłaszam, że zaczynamy wydawać serię filmów animowanych Zostań przyjacielem Jehowy. Ten film to tylko zapowiedź tego, co planujemy w przyszłości. Dziecko ma niezwykle chłonny umysł. To, czego się nauczy w bardzo młodym wieku, może mieć wpływ na całe jego życie. Modlimy się, żeby dzięki tej nowej serii wasze dzieci nauczyły się rozweselać serce Jehowy. Bardzo was kochamy, ale nasza miłość to jedynie odzwierciedlenie ogromnej miłości, którą was i wasze pociechy darzy Jehowa. Oby wasze dzieci uczyły się, dobrze rozwijały i zostały przyjaciółmi Jehowy. Czyli jak widzimy, celem powstania tych bajek jest nic innego, jak to, żeby dzieci urobić w ten sposób, żeby no chciały pozostać w sekcie i żeby ta sekta kojarzyła im się pozytywnie, żeby po prostu siać taką propagandę, żeby od małego to dziecko urobić, żeby ono nie odeszło. No dobra, ale czy nie każda animacja tak robi? Czy nie każdy w ogóle przekaz, który kierujemy dla dzieci, tak robi? Wszystkie animacje, które pokazujemy im w szkole na przykład, też mają im przekazywać wartości, które chcemy im przekazać. Więc Świadkowie Jehowy zrobili animacje, którymi chcą przekazać dzieciom wartości Świadków Jehowy. Czy tą wartością jest pozostanie w sekcie? Tak, to nie jest za fajne. Ale wydaje mi się, że nigdy nie krytykowaliśmy w tych bajkach faktu tego, że są bajkami i próbują w ten sposób dotrzeć do dzieci, bo to jest dość oczywiste. Problem jest, co te bajki przekazują, a nie, że są bajkami. Od sekty, a wręcz, żeby przyciągało do niej nowych ludzi. Jest to element, brutalnie powiedziane, ale prania mózgu małych dzieci. Cztery, bajki mają przyciągać do siebie ludzi, mają przyciągać do siebie widzów. W jaki sposób jest to pranie mózgu? W taki sposób praniem mózgu jest jakakolwiek treść, którą przekazujemy komukolwiek. Bo przecież tworząc cokolwiek dla innych, chcemy przekazać tym czymś jakąś treść. No tak! To nie jest pranie mózgu. Krytykujmy samą treść, a nie fakt, że ktoś chce przekazywać jakąś treść. Wszyscy chcemy przekazać jakąś treść. Dzieci po to, żeby pozostały... Właśnie, wiesz, ile treści przekazał mi książę Egiptu? Ohohoho, gdyby emocje pozytywne, które wzbudza w dzieciach animacja, miały wpływać na to, w co będą wierzyć w dorosłym życiu, byłabym... Czekajcie. Byłabym Żydówką pewnie? Bo o Żydach jest książę Egiptu. W sekcie Świadków Jehowy wykorzystuje... Ale w sumie zgadza się też ze wszystkim, w co wierzą chrześcijanie raczej, więc równie dobrze mogłabym być gorliwą chrześcijańską. ...się do tego Pismo Święte i zmanipuluje jego fragmentami, przedstawia elementy, które nie pochodzą z Pisma Świętego ani z nauki Chrystusa, do tego, żeby utrzymać dzieci wewnątrz sekty. Bardzo niebezpieczna bajka, przed którą przestrzegam. Jeżeli ktoś by chciał puścić to swoim dzieciom, niech nie puszcza, dlatego że jest to typowa bajka propagandowa. Ja powiem szczerze, byłem zszokowany, kiedy obejrzałem to po raz pierwszy. Tak, nawet nie udają, że są jakąś... To nie jest jakaś zawoalowana propaganda, to nie jest jakiś psy-op służący do... To jest wewnętrzna propaganda bardzo. Ona to jest wprost bajka instruktażowa o tym, jak być dobrym świadkiem Jehowy. I tak, no mam przekonywać dzieci do pozostania w sekcie, to jest prawda. Przekazuje bardzo niezdrowe wartości, ale czekajcie. Jak sobie przypomnę te treści, które krytykowaliśmy najbardziej, to było na przykład brak akceptacji dla rodzin, w których są dwie mamy na przykład. Jak z tym u ciebie, panie okiem tradycjonalisty? To była jedna z rzeczy, która najbardziej nam się nie podobała. Tak. Zakaz zabawy konkretnymi zabawkami był też dość toksyczny. To prawda. Zakaz świętowania urodzin był dość dziwaczny. Też prawda. A, przypominam sobie, to co krytykowaliśmy najbardziej, to obrona surowych kar wymierzanych dzieciom, w tym fizycznych. Ciekawe, jak bardzo tutaj się różnią, nie? Właśnie mam wrażenie, że głównie się różnimy w tym, że my oglądając, krytykowaliśmy mocno treść tych animacji,
A on krytykuje sam fakt, że są to animacje Świadków Jehowy. No jest to... W sensie on nie widzi w nich dosłownie... Okej, nie powiem, że nic. On nie widzi w nich prawie nic złego poza tym, że są dla Świadków Jehowy. Że przekonują o tym, że bycie Świadkiem Jehowy jest dobre. On widzi sekciarstwo i odizolowanie od przyjaciół. Cała reszta nie ma nic do powiedzenia na temat szkodliwych wartości zawartych w tych bajkach. Dość dziwna sprawa i dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. I dajcie znać również w komentarzu, czy chcecie, żebym zrobił odcinki na temat innych fragmentów tej bajki i pokazał wam więcej tego typu absurdów. Jeżeli udało ci się dotrwać do tego momentu filmu... Tak, to... on krytykuje prawie tylko to, że nie uczył chrześcijaństwa, jak pisze Pogotowie Gazowe Glamour. Dwie rzeczy, że uczył odcinania dzieci od ich znajomych, którzy nie wierzą w Jehowę, i to, że nie uczył chrześcijaństwa. Napisz w komentarzu niebezpieczna sekta Świadków Jehowy. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka z Panem Bogiem. Ataki na Dziękujemy bardzo, tak. Dziękujemy.